Cześć, a co jeśli chcielibyście ekstremalnie poprawić kulturę pracy swojego laptopa? Możecie wymienić pastę termoprzewodzącą, możecie wyczyścić układ chłodzenia, ale możecie też założyć ciekły metal. Cześć, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś założymy sobie ciekły metal na radiator i rdzeń procesora w tym oto laptopie. Ten laptop ma bardzo mocarny procesor, a mianowicie i7 pierwszej generacji z serii 940 Extreme Edition. Jest to jeden z najcieplejszych, jeżeli nie najcieplejszy procesor pierwszej generacji. Generalnie tutaj układ chłodzenia został przekonserwowany i mamy już nałożoną jakąś pastę. Procesor podczas normalnego użytkowania, czytaj gry w Gothic 3, jak widzicie tutaj na pulpicie, bądź używania 3D marków, na ten moment osiąga około 77 stopni w piku. Czy możemy zejść troszkę niżej i jednocześnie troszkę bardziej tutaj poprawić kulturę pracy tego wentylatora? Sprawdźmy. Z ciekawości rzućcie uwagę, jaki wielki rdzeń jest w 940XM. To był naprawdę potężny i mocarny procek i generalnie na dzień dzisiejszy w codziennych zastosowaniach specjalnie nie ustępuje współczesnym procesorom. Ciągle bez problemu daje sobie radę. Natomiast no, był też najgorętszym chyba i7. Więc tutaj myślę, że włożenie ciekłego metalu będzie uzasadnione. Spróbujemy to tutaj zrobić i widzimy się zaraz podczas nakładania tego metalu. Ciekły metal mamy już w tym momencie wyciśnięty ze strzykawki. Pamiętajcie, że robimy to bardzo, ale to bardzo delikatnie. Ze względu na to, że ciekły metal lubi sobie chlapnąć, a w momencie, kiedy sobie chlapnie, tak naprawdę już mamy po wszystkim, bo ciężko jest go tak naprawdę wyczyścić z elementów elektroniki. Używam na ten moment ciekłego metalu od Thermal Grizzly. Mamy dołączone takie pałeczki, jakiej właśnie w tej chwili używam w zestawie. I tą pałeczką delikatnie, bardzo powoli rozkładamy sobie ciekły metal po caluteńkiej powierzchni rdzenia. Tutaj mamy tak naprawdę one shot, więc próbujemy sobie to zrobić pomalutku. Nigdzie nam się nie spieszy. Tak jak mówię, ten metal jest zrobiony na bazie galu i jest ekstremalnie przewodzący. Więc tutaj, gdyby doszło do sytuacji, że kapłoby nam na jakikolwiek półprzewodnik, jesteśmy w tak zwanym dupsku. Ok, mamy rozłożony ciekły metal na rdzeń i tutaj możemy sobie jeszcze poprawić przewodność, nakładając na miedzianą blaszkę. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, jeżeli wasz układ chłodzenia jest na bazie aluminium bądź stopów aluminium, absolutnie, ale to absolutnie w żadnym wypadku nie używajcie ciekłego metalu. Dlaczego? Dlatego, że ciekły metal wchodzi w reakcję z aluminium i tak naprawdę wyżre wam za chwilę dziury i nawet jeżeli na chwilkę będzie poprawa przewodności termicznej, to finalnie będziecie musieli wymienić cały układ chłodzenia i prawdopodobnie jeszcze zrobi wam jakiegoś paskudztwa na płycie głównej. Widzicie, mamy tutaj mniej więcej przesmarowaną miedzianą blaszkę oraz mamy tutaj porządnie
przesmarowany rdzeń. Teraz bardzo delikatnie musimy sobie z powrotem ułożyć układ chłodzenia, tak aby w żaden sposób nie wzburdać tego ciekłego metalu. Kiedy już mamy tutaj podstawce nałożone tak jak ma być, no to sprawa jest zasadniczo prosta. Musimy sobie tylko w odpowiedniej kolejności przykręcić śrubki. Po kilka obrotów na każdą, tak żeby nam równomiernie zaczął przylegać nasz radiator. Nie możemy przekręcać na zasadzie, że jedną od razu, drugą od razu, bo prawdopodobnie radiator wsiądzie nam krzywo i będziemy mieli problem natury takiej, że będzie nam to tutaj źle stykać z rdzeniem i ta przewodność będzie po prostu zła i nie poprawimy sobie absolutnie niczego. Laptop, z którym w tej chwili robię, jest moim najnowszym nabytkiem i tutaj jeszcze zrobimy sobie sporo modyfikacji. Jest to Dell Precision 6500 i uważam, że ta maszyna jest kozacka. A dlaczego? To sobie jeszcze omówimy. Dobra, mamy założony radiator, więc teraz pomalutku składamy sobie całość i sprawdzamy, czy to nam działa. Jak widzicie, przeszło godzina testowania. Mamy tutaj zapodane 10-krotny 3D Mark 2001, 3D Mark 2003 i 10 minut Prima. I na ten moment, jak zdążyliście zwrócić uwagę, bądź też nie, mamy maksymalne 72 stopnie, gdzie średnio tak naprawdę mamy tych stopni około 65, więc całą operację uważam za udaną. Dlatego choćby, że wcześniej używałem tylko i wyłącznie 3D Marków, ewentualnie Gotika, dlatego że bałem się puścić Prima, żeby tutaj nie zagotować tego właśnie procesora. Więc tak, da się utrzymać dobre temperatury na procesorze i7-940XM. Wystarczy tylko odrobina chęci i ciekły metal. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, śmiało możecie rozważyć subskrypcję, ponieważ ciągle mam zamiar puszczać podobne filmy o podobnym kontekście właśnie dla Was, żebyście zobaczyli, że nawet ze starszych sprzętów można wycisnąć ile się da i ciągle mogą cieszyć. Dzięki, cześć!